Witam Was tutaj, cześć, czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mniejsza z Cities Skylines PlayStation 4. Witam Was ponownie w tej serii. No, minął miesiąc co najmniej od ostatniego odcinka. Wiązało się to głównie z tym, że zaliczenia, sesja i to, że mnie właściwie nie było w domu. Przepracowałem w mojej pracy, której pracuję na ponad 250 godzin. Więc w dużym skrócie mnie tu prawie w domu nie było, nagrywając jeszcze filmy na kanał i realizując studia. Jak to ktoś dobrze powiedział ostatnio, gdzie ty znajdujesz to wszystko czas? Nie znajduję. No i w ten sposób jesteśmy w tym elemencie, gdzie Skylinesy po prostu całkowicie odleciały i ich nie było w poprzednim miesiącu. Ale to nie zmienia faktu, że będziemy grać dzisiaj i zobaczymy, co tam nowego się pojawiło. Pojawiły się hotele, to wiem. Pojawiła się też chyba ostatnia większa aktualizacja do Skylinesów. Nie wiem, kiedy kupię piątkę cały czas spokojnie, ale wiem na pewno, że będę chciał to zrobić, żeby rozbudować to miasto i w wakacje może mi się uda trochę to miasto powiększyć, bo jednak chciałbym tutaj trochę pograć i poobserwować to, rozwijać w ogóle. Także tak, zaczynając od tego, co jest najważniejsze, to, że trolejbusy i tramwaje mogą się krzyżować teraz w końcu, są nawet drogi dla trolejbusów i tak dalej. A najważniejsze chyba dla mnie jest to, że jest jeszcze jeden nowy obiekt do Industries. Może od niego w sumie byśmy sobie zaczęli dzisiejszą rozgrywkę. Bo nie mam zbytnio pomysłu, co dzisiaj będziemy robić. W sensie, chcę rozwinąć miasto, tak? To jest oczywiste. Zajmiemy się popytem i tego typu sprawami, ale zaczniemy od tego nowego budynku, który mnie po prostu bardzo interesuje, jak on będzie działać, jak będzie realizować korki i tego typu rzeczy, bo nie mam zielonego pojęcia w sumie. A jestem bardzo ciekawy. On jest chyba w magazynach. Tak, to jest nowy magazyn. Magazyn z połączeniem kolejowym. Średni magazyn z połączeniem kolejowym do składowania towarów i produktów. Magazyn może pracować w trzech trybach. Pełen, pusty oraz zrównoważony, domyślny. W trybie zrównoważony magazyn pracuje według aktualnego popytu. Tryb działania magazynu może zmieniać w panelu informacyjnym budynku. No dobra, nieważne jakie są założenia, ważne jest jak on faktycznie będzie działać. Jestem tego ciekawy. Więc w sumie od tego zacznijmy. Jakbyście słyszeli, że mówię przez nas, dlatego że cały czas jestem chory jeszcze mimo wszystko, dlatego też jestem w domu i nie pracuję. W sumie nie, ale moja praca jest tylko kiedy są zajęcia, bo to jest w takiej instytucji i będę mieć teraz wakacje dosyć dużo wolnego. W sensie już tyle się napracowałem, mam trochę pieniędzy, oszczędności zrobionych, więc mogę sobie w teorii teraz zrobić wakacje. W sensie wakacje polegające na tym, że będę więcej pracować na kanale na YouTubie, a nie tyle pracować co teraz przy innych rzeczach. Mamy nową drogę, ja tutaj nie zawaham się jej od razu użyć. To jest czteropasmowa droga Industries, czteropasmowa po prostu, ale taka słabsza, jeżeli chodzi o klasy drogi i głośniejsza, ale do Industries według mnie to jest całkowicie idealna droga. Tutaj po prostu wcześniej nie mogłem budować, mogłem budować, ale nie tą taką zniszczoną, a według mnie to ładnie wygląda, jeżeli chodzi o design tego typu ulicy z tym, co tutaj mamy. No i w ten sposób to będzie trochę lepiej zorganizowane, przynajmniej wedle moich założeń. Dobrze, tutaj oczywiście jak zawsze są korki, no bo są korki. Tak, tutaj, ja wiem, co ja tu miałem zrobić, tu miałem zrobić cały węzeł. No i tym może się w sumie zajmiemy za chwilę, ale najpierw zajmiemy się... Mój Boże, czemu to aż tak ostro ten wyjazd stąd jest? Czemu? No ja bym nie chciał w ten sposób wypuszczać z tym pociągiem. Zbudzi hotele, dobra, hotele. Też hotele zrobimy, zobaczymy. Ogólnie ja tak rzadko gram, że ostatnio pojawiła się inna... Jak ja grałem ostatnio, się inny dodatek pojawił, niż wy ten, który teraz już znamy. Więc to jest trochę śmieszne, no ale... No, już się tego trochę przyzwyczaiłem. Dobra, to tak, dajmy sobie tutaj ten wjazd. Dziwacznie to wygląda, ale na razie tylko i wyłącznie chcę sprawdzić, czy ten budynek działa. To jest dla mnie interesujące. No i co? I damy sobie to na surowce, na plony może. Czekajcie, zobaczymy, co my najlepiej eksportujemy. Eksportujemy najlepiej produkty zwierzęce. No to na produkty zwierzęce dajmy sobie ten magazyn i będziemy sobie to eksportować. Dobra, zrównoważony, brakuje ci wody, dobrze, zaraz z tym się zajmiemy. Jestem ciekawy po prostu, czy ten budynek rozwiąże te problemy, które są aktualne, że te magazyny w ogóle nie działają, czy może po prostu magazyny poprawili. Ale kto to ja wątpię. Jakby bez przesady. Różne rzeczy można mówić, ale bez przesady. Takich cudów to tutaj nie będzie. Tak, tutaj też ten Industries miałem trochę poprawić, ale to myślę w dzisiejszym odcinku nie będę znowu, nie wiem, no to w siły chyba. Ale dobra, to tak, skoro są hotele i będę chciał wybudować ten węzeł, ale to w drugiej części filmu, ale są hotele, to od tego zacznijmy. Tutaj chcieliśmy zrobić jakąś strefę kurortów, w sensie strefę handlową, taką właśnie wypoczynkową tutaj.
O, w tym miejscu, jaka to jest specjalizacja? Czekajcie, muszę dać sobie. Specjalizacja handlowa to jest na wypoczynek. Okej, okay. A to jest na turystyczne. No bo to sobie zróbmy na wypoczynek tą specjalizację. Niech już tak będzie, tak jak sobie tu ustawiliśmy. I teraz sobie dajmy jakieś tutaj ładne uliczki, wzdłuż których to będzie mogło wszystko się rozwijać. Widzimy jakieś ciekawe drogi. A, to są te autobusowe. To nie, to autobusowych to ja tutaj nie chcę. Chcemy sobie zrobić jakąś ładną ulicę dla rowerzystów czy z tramwajem. Nie, tramwaj jest niedaleko, to tramwaj tutaj nie będziemy wciskać. Ogólnie w związku z tym, że... Zaraz wam zresztą pokażę, to jest dla mnie to jest niesamowita wiadomość. Zobaczcie, zrobimy skrzyżowanie, czy po prostu zrobimy prawie połączenie ze sobą. Czekajcie, może w ten sposób tego nie widać, ale... Przykład tutaj. Trolejbusy i tramwaje się ze sobą skrzyżowały. To jest jakby niemożliwe dla mnie. Przez tyle lat w Skyline sobie tłumaczyły nam, że to jest, że tego się nie da zrobić, że to po prostu musi być. Jak widać, dało się to zrobić. I jest to niesamowite. Dobra, tutaj jest bardzo mało miejsca. A ja chyba tu jest bardzo mało miejsca, ja musiałem tak to zostawić, żeby były rowerzyści mogli tam dojechać, tak. Chyba, że rowerzystów jakoś inaczej puścimy. Skoro tutaj puszczamy rowerzystów, to możemy ich trochę inaczej puścić. Dobra. Ale tej ulicy cały czas nie możemy zmienić, nie? Nie, nie możemy, oczywiście. Dobra, no to pewne rzeczy się na szczęście nie zmieniają, bo już myślałem, że tak poprawili tą grę, że wszystko poprawili. Ale na szczęście bez przesady. Dobra, to tak, zrobimy sobie oczywiście trolejbusy, bo chcę, żeby trolejbusy nam tutaj zaczęły funkcjonować w mieście, a według mnie dobrym połączeniem będzie tutaj trolejbusy właśnie w takiej tej relacji bezpośrednio nadmorskiej, z dojazdem bezpośrednio tutaj, na razie bez jakiegoś dojazdu takiego do centrum przesiadkowego, jak tutaj z tymi autobusami, ale z dojazdem bezpośrednio tutaj do tramwajów. Czy tutaj, gdzie się wpuścimy, to nie wiem, bo tutaj jest... Mimo wszystko nie ma wspólnej drogi, żeby trolejbus i pojechał jednocześnie z tramwajem, bo czegoś takiego nie ma, nie? Bo jak tutaj mamy... O, no linie się nie łączą, no to nie, to się nie zrobi tego w ten sposób. Ale pomyślimy, co z tym trzeba zrobić. No to jest jeszcze o krok dalej, żeby można było jednocześnie puścić jedno i drugie. Chociaż to już chyba od nich zbyt dużo oczekujemy. Dobrze, tak czy siak, na razie zróbmy sobie tutaj uliczkę. Teraz mam trochę takich boli. No dobra. Tu sobie zmienimy ulicę po prostu tak, żeby można było to zrobić w ten sposób. I właśnie widzę, że tutaj nam się siatki łączą z tą drogą główną, a my możemy wyłączyć teraz siatki. I zaraz to chyba zrobimy. Dobra, tutaj jest z tego system, oczywiście. Dobra. Sobie damy tak, tak. I same trolejbusy też będą dojeżdżać właśnie do tego na razie pseudo pętli. Nie mam pomysłu na razie na dalszą trasę tych trolejbusów. I dajmy sobie właśnie jakąś pętelkę. No tak, niestety tych ulic jest bardzo dużo. I jeżeli bym wziął ten duży widok, który jest oczywiście dostępny, to ja wtedy nic nie widzę. W sensie jakby jego aż tak bardzo nie lubię. Dlatego muszę już tym sobie skakać i dochodzić do tego, o, do trolejbusów. No i tak, no te trolejbusy mają minus z tymi pętlami, bo one nieładnie wyglądają, tramwajowe są mniejsze, jakby one jeszcze jakoś, a te trolejbusowe, no to nie jest to, no ale dobra. Ale dobra, zobaczymy, potestujemy, chętnie jestem do tego, żeby po prostu rozwinąć trolejbusy, których wcześniej w mieście nie robiłem, bo tramwaje bardziej lubię, co jest chyba oczywiste. Dobrze, tutaj się robią zbyt duże korki, ja tego w ten sposób nie pozostawię oczywiście. Więc sobie tutaj dajmy, gdzie jest... Tak, to jest ta droga. Czyli nie będzie tutaj sprawy do drogi rowerowej. No trudno. Ale drogę rowerową sobie puścimy po prostu teraz inaczej. Dobra, to tak. Droga rowerowa będzie tutaj po części, ale tu też będą tutaj busy jechać. No tu się po prostu nie zmieścimy wszyscy. Chyba. No nie, no ciężko jest. Ciężko jest, ale ja tutaj już taki dosyć miarę ciekawy ten design zrobiłem. Jeżeli chodzi o tę ulicę, więc... Ale wiem doskonale teraz, co jest możliwe nowego. Ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, możemy ustawić siatki, czy, tak jak budujemy sobie drogę, jeżeli budujemy sobie po prostu tak drogę, nie tą, powiedzmy, że sobie wybudujemy, o. Powiedzmy, że sobie wybudujemy taką drogę.
To jeżeli w okolicy zrobimy zagęszczenie po prostu, żeby tutaj strefę, żeby się tutaj budowały mieszkania, to problem będzie taki, że jak zaczną się budować bezpośrednio obok tej ulicy, to będą potrzebować budynków specjalnych, że to jest brak bez dojazdu do posesji i tak dalej. Ale teraz po aktualizacji możemy na przykład automatyczne wyznaczenie strefy pieszych, co to jest? Aby przekształcić istniejącą drogę w innego typu, wybierz nowy typ drogi, a następnie narzędzie modernizacji w promieniu menu dróg, zaznacz odcinek, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij. Okej, dobra, to jest coś innego, ale zaraz zobaczymy. Dobra, chodzi mi o to, żeby usunąć strefy. Teraz, jeżeli dobrze rozumiem, mam wybrać to narzędzie? Nie. Teraz zabuduję nowe. To żeby muszę trochę ulepszyć. Tak. No i w ten sposób nie mamy siatki. Nic się nam nie wybuduje, a jednocześnie droga jest niedostępna dla innych pojazdów. I w ten sposób sobie zrobimy tutaj łącznik bezpośrednio pomiędzy jedną a drugą ulicą, bo nie chcę tutaj robić ruchu tranzytowego pomiędzy jedną a drugą częścią, ani rowerzystów, żeby sobie robili na skróty dojazdu. Chociaż rowerzyści pewnie i tak będą mogli tym przejeżdżać. Ale chodzi mi głównie o to, żeby można było po prostu tędy dla służb i innych pojazdów tutaj funkcjonować. No i przy okazji będzie to ładnie wyglądać. Gdzie tutaj bus tak jeżdżą na kolbo trochę. Dobrze, no to mi się bardzo podoba. Faktycznie teraz zmieniam te siatki wyłączenie. Na początku tak miałem takie, przydatne, na pewno mi się w jakimś momencie przyda. Teraz już wiem, w którym momencie mi się to przyda. Faktycznie muszę przyznać, że to jest trochę game changer, bo wcześniej czegoś takiego nie byłbym w stanie zrealizować, a teraz będę. I to się na pewno przyda. Nie jeden raz. Dobrze, jak rozumiem, te uliczki nie mogą być trolejbusami. W ogóle w sensie dodali trochę tych nowych ulic z trolejbusami, ale nie ma ich, nie wiadomo, też chwilę. Jest ich więcej oczywiście niż było wcześniej, ale bez szału, tak, bez szału. Dobra. Tutaj, znaczy ja bym sobie jakoś zrobił tutaj pętlę od trolejbusów, żebym miał jak zawrócić. Ale z tego co widzę, to nie będzie takie łatwe. Czemu wstrzymałem grę? A, bo tutaj zacząłem kręcić jedną i drugą stroną i zaczęły się robić problemy. Dobra. Ale jest tutaj taką ulicę. No i tak, teraz zobaczcie właśnie, że te trolejbusy mogą tędy skręcić i przyjechać na drugą stronę i to jest tylko i wyłącznie faktycznie ulica dla autobusów i trolejbusów i służb, a żaden inny pojazd nie ma i to jest właśnie coś, czego nie było nigdy wcześniej w Skylinesach. Ulica tylko i wyłącznie dla trolejbusów. I teraz widzę właśnie, że nie odhaczyłem, budując tej ulicy dróg, że mogą się tu budować. I teraz musimy to zupgradeować. Na szczęście trochę nic nie kosztuje, jak już pamiętam. No ale taki ten mankamencik jest, że jak zapomnisz, no to później właśnie w ten sposób to będzie wyglądać. No dobra, to mi się bardzo podoba. I to się przyda. Nie jeden raz, ale to już się zaczynam powtarzać. Dobra, 13 minut już to budujemy. Teraz sobie wejdziemy w jakiś typ szybszego budowania. Byście musieli mi teraz tak słuchać cały czas. I w ogóle tutaj też byśmy sobie w sumie zrobili pętlę na tej zasadzie, tak jak mówiłem przed chwilą. Czyli na zasadzie tych liczek. Dajmy sobie może... Tak, bo ja tutaj tak po prostu walnąłem tam białe, ale na moment w sumie już nie będzie tam biały. Biała cegła... Czekajcie, jak się nazywa? Mały deptak z piasko... z piaskowca. No dobrze, niech będzie ten piaskowiec. Piaskowiec oczywiście będzie bez siatek. Tak, tak, dobra. No i teraz wystarczy, że sobie damy... A ten automatyczny będę musiał podstawić, bo nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co to oznacza automatyczne. A, i też w aktualizacji dodali coś, co też się przyda na pewno, nie jednej osobie. Zresztą wytłumaczę wam. Dodali opcję automatycznej, tylko tańszej autostrady z industrii. Co to oznacza? Autostrada jest tańsza kilkunastokrotnie. Tak naprawdę faktycznie mocno tańsza. I dzięki temu można budować tańsze autostrady na początku gry. To jest coś, co faktycznie może się przydać. Bo jednak autostrady są potrzebne, a to, że są drogie, no wiadomo czemu są drogie, ale to, że są drogie faktycznie uniemożliwia tego typu rzeczy do budowy. A w ten sposób będzie to możliwe do zrealizowania.
Dobra, no i tutaj sobie dajmy jeszcze tą nasze trolejbusowe i trzeba będzie postawić trolejbusową zajezdnię, żeby to wszystko mogło funkcjonować jeszcze na sam koniec. Bo inaczej tu nic nam nie wyjedzie przecież. Dobra, teraz mi to pójdzie. Siatki się zbierać. Że zaostro. O, a teraz już jest lepsze. Dobra. No to tak zawsze z koniecami jest. Tu mi się podoba, ale tu już się podoba. Tu się nie podoba, a tu się już podoba. No trzeba było lekko pokręcić. Dobra, tak czy siak. Tutaj wszędzie był ten typ. I ja bym go tutaj wszędzie zostawił. Tu zrealizowaliśmy już kawałek druta i dowiązaliśmy do końca. A, bo to jest stacja meta. No to w sumie nawet dobrze będzie się łączyć z tym całym handlem, który tutaj będziemy chcieli zrobić. Tu widzę, że jeszcze trzeba mi poprawić siatki, bo nie wszędzie po prostu weszło to, co chciałem. I na razie wzdłuż głównej ulicy, jak tutaj widzimy, oni się tu chcą budować. Czy mi się to podoba? Chyba wiecie co, to już sobie będę kontrolować w międzyczasie, że tak to powiem. Żeby nie zmarnować całego czasu teraz ze siedzeniem, a czy tutaj mają się budować, czy nie. Bo wtedy nic nie zrealizujemy już dzisiaj. Ja nic nie zbuduję. A tu nie o to chodzi przecież. Co nagle tutaj dajmy sobie taką uliczkę, to będzie trochę lepiej funkcjonować. Dobra. No, nie podoba mi się to, że tak oni tu się budują. Dobra, to jeszcze jedna szybka zmiana, bo już widzę, że dosyć dużo ten odcinek trwa. No i w ten sposób byśmy sobie tu zmienili tramwajową drogę bez drzewek, ale tą. I teraz tak, musimy sobie zrobić, żeby tylko i wyłącznie z tej strony była środka. O właśnie. Ale do niego to jest co innego i teraz jest dobrze. No, tylko że przy tym nie możemy tego wyjść. No ale dobra, no tak czy siak. To jest na pewno już na plus. Tu już może niekoniecznie. I czy tu nam to coś zmieni więcej? No to troszeczkę... Troszeczkę tak. A, czy to jest to? Chyba niekoniecznie. Dobra, tutaj faktycznie to ładnie zmieniło, natomiast teraz tak. Trzeba jeszcze to zmienić, o właśnie, w ten sposób. I tu skoro i tak się będzie budować, to sobie dotąd możemy zrobić, żeby było z dwóch stron. Dobra, no i w ten sposób zmniejszmy sobie pędzel na ten mały. Sobie dodajmy tu, gdzie jeszcze nie faktycznie mają się budować, czyli tu i tu. Tu sobie to usuńmy, jakieś drogi wjazdowe dla nich za chwilę damy. Ale najpierw, zanim cokolwiek, to trzeba im dać ten trolejbus, żeby faktycznie mógł tutaj funkcjonować. Zajezdnię trolejbusową sobie damy tutaj bezpośrednio, jakoś w tym miejscu. Dojazd będzie przez tą specjalną uliczkę, co się w tym miejscu. Może gdzieś go tutaj damy faktycznie. Tak, bo ja ten trolejbus będę chciał gdziekolwiek wpuścić. A, zapomniałem przecież, że tutaj jest szybsze dojście do wszystkich dróg trolejbusowych. No, ja zapomniałem. Dobra, to tak, to tu sobie dodamy, w sumie tutaj się kończy droga rowerowa, to jeżeli sobie to w ten sposób połączymy, to będzie się to ładnie łączyć z drogami rowerowymi, dobra, to jest dobry pomysł. I tutaj w przyszłości, jak będzie dojazd, połączenie tam z tramwajami, to też się połączy. Z tym, że ja trolejbusy takie chcę zrobić, żeby one były takiego bardziej autobusy, w sensie tam przeplatały się z tramwajami, ale nie były jednak konkurencją do tramwajów, jeśli wiecie o co mi chodzi. Dobra. Tutaj dajmy sobie tą zajezdnię tak, żeby jednak mimo wszystko w siatkę nie wchodziło jakoś mocno. Dobra. No dziwnie to wygląda. To trolejbus z tramwajami. W sensie, te wszystkie ostatnie aktualizacje, które robią Skylinesy do całej gry, biorąc pod uwagę, że za chwilę się pojawi CS2, to są takie zmiany po prostu, które były oczekiwane przez graczy od dawna, a oni teraz stoją na sam koniec, bo i tak już im nic właściwie nie szkodzi, bo zaraz się pojawi nowa gra. To jest smutne z jednej strony, że dopiero teraz do tego doszli i dopiero teraz to dobrą. Z drugiej strony dobrze, że kiedykolwiek to zrobili. Oczywiście wiadomo, nie musicie mi mówić, pisać w komentarzach, że w modach to już było od zawsze. Ja wiem o tym, że w modach to było od zawsze i tak dalej, ale ja nie gram na modach, na PlayStation 4 nie ma modów, więc jakby to dla mnie nie ma znaczenia. Ale tak, wiem o tym, co się... Kiedyś grałem na modach, co się kiedyś grałem na komputerze,
One chyba z jakieś 2 odcinki się pojawiły na komputerze, ale dla mnie to nie jest ta bajka. Grałem zanim się pojawiło na PlayStation, to wtedy faktycznie grałem. A teraz to już bez przesady, to jakby mogę sobie grać tutaj na konsoli, jest mi dużo wygodniej, dużo przyjemniej, więc tutaj gram takie teraz gra. Tak, widzę tylko i wyłącznie, że ta siatka, ona się nawet może potrafi przenieść na inne ulice automatycznie, co już mi się nie do końca podoba. Ale dobra, no. Dobra, no i tak tutaj będzie się to rozwijać. Zanim ten handel tutaj się wszędzie pojawi, wszelkiego rodzaju parki i tak dalej, to ja bym jeden hotel tu postawił. Bo tu widzimy właśnie, że on... Ten hotel potrzebuje więcej stref zakupowych. Ten więcej ładny stref, a ten w miarę miejski, czyli zróżnicowany z wszystkim. Zróżnicowany z wszystkim, to w sumie dajmy sobie go tutaj. Bo tutaj jest ta strefa finansowa i jeżeli go sobie wciśniemy w sam środek, to może ładnie nam eksplodować. A tutaj tani hotel bezpośrednio obok tego wszystkiego, obok stacji meta. Czy stacja meta podnosi jakkolwiek? Jako dowody transport? To gdzieś to było, ale nie znajdę go tutaj, tego teraz. Dobra, dajmy sobie go tutaj jako ten tani, niski hotel w tym miejscu. Nawet w tym widać, bym powiedział. I zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Też rzeczywiście jest mnóstwo nowych parków, takich małych, jak widzę. I też będziemy gdzieś tam montowywać różnego rodzaju rzeczy. Ale tak, bardzo mi się to podoba, że możemy teraz budować właśnie te alejki, duże aleje parkowe z Plaza Santa Monadas, ale bez siatek, dzięki czemu może to łączyć faktycznie niektóre tam poszczególne części miejskie. I to jest duży plus. Faktycznie trzeba przyznać im, że to jest duży plus. Dobra, no, siadałem korki. Nawet nie do końca wiem czemu, ale robię przypadki. Dobra, zaraz nad tym będę myśleć, bo w sumie wiem, o co tutaj chodzi, ale zanim do tego dojdziemy, to czas, abyśmy przeskoczyli do innej części miasta i ja się tym teraz zajmę. W sensie tutaj wodę podciągnę tylko jeszcze i wyłącznie i tamten korek, tamten węzeł trzeba zrobić. W międzyczasie ja tu będę powoli rozwijać i tą dzielnicę, żeby zajęła cały ten kafelek, trochę mieszkań jest potrzebnych, trochę biur. To biur, może przemysł, nie, zobaczymy czy biura, czy przemysł będę realizować, ale to wszystko za chwilę, bo to będę realizować w międzyczasie do budowy całego węzła w tym miejscu, chociaż jest trochę mniej tych korków tutaj, to na pewno trochę tego mniej jest, a jak z tym, a w ogóle nowe lokomotywy się pojawiły przy pociągach tego roku. Okej, on jest całkiem funkcjonuje. Dobra, czy jakieś pociągi do niego jadą? A pojazdów jest trochę do niego jadących. Ale pociągów na razie nie widzę. Może pociągi stąd będą wyjeżdżać, skoro to jest eksport? No zobaczymy. Ciekawe, czy da się wejść do środka. Da się! O! No to tak wygląda ten budynek. W środku, jakby też był was ciekawy. A, no dotąd mam dojść. No ale i tak najciekawsze jest tutaj, się znajduje na samym froncie. No całkiem ciekawe, taki ładny, zacny, zwykły budynek. Ale z pociągami, no, oczywiście na plus. Dobra, lecimy z tym timelapsem.
muszę wam przyznać, ja ten bug wiedziałem, że on jest, ale nie sądziłem, że to tak spektakularnie wygląda. Proszę bardzo, to różowy, migający tramwaj. Nie żeby coś, ale chyba City Scanner tutaj wyszło naprzeciw i czegoś takiego jeszcze naprawdę nie istnieje. Kiedy tramwaj skręca, cały tramwaj się świeci. Można i tak, proszę bardzo. Tramwaj za chwilę wykona skręt na pętlę w tym miejscu, w lewo, i dlatego już cały mryga na różowo. Oj, piękne. No i tak wygląda mniej więcej sytuacja, trochę mi zajęło te timelapsy, no ale możemy zobaczyć, co tu się właściwie dzieje i co się działo. Najważniejsze to jest oczywiście samo centrum tej nowej naszej dzielnicy, które w tym miejscu się znajduje. Zwróćcie uwagę na nowy węzeł przesiadkowy, tramwajowy, metro, trolejbusowy. Za chwilę do niego wrócimy, ale zwróćcie uwagę, jak wygląda cała nowa trasa tramwajowa przez tą dzielnicę. Nie jest całkowicie z nowej tej trasy tramwajowej z deptaków, ponieważ na ulicach z deptakiem tramwaje jeżdżą dużo wolniej, właściwie dwukrotnie wolniej, więc nie chcę spowalniać tego środka transportu jak nie trzeba. I tam, gdzie mogę, po prostu robię zwykłe uliczki, jeżeli to po prostu nie psuje jakoś bardzo designu. W tym miejscu z kolei jest duży węzeł przesiadkowy, tramwajowy, a następnie dalej tramwaje przejeżdżają po drugiej stronie autostrady do na razie naszego centrum IT, które w tym miejscu się znajduje. Tutaj też jeżdżą trolejbusy i jest pęta trolejbusowa. Trolejbusy są całkiem, bym powiedział, popularne, a dzięki temu, że możemy zrobić różnego rodzaju trolejbusy przegubowe i bardzo przegubowe, to możemy faktycznie dostosować je do natężenia ruchu. Tutaj przy okazji zrobiłem całkiem ciekawy przejazd bezpośrednio pod autostradą dla naszych ulic. Według mnie to całkiem ładnie wygląda. Wolę zrobić pod autostradą niż nad, bo to jest coś zupełnie innego i nie jest też takie proste do zrobienia oczywiście. Tu dalej jest ciekawostka, dzięki czemu trolejbusy mają już teraz większy sens faktycznie, przynajmniej dla mnie. Ja zawsze lubiłem tramwaje, a trolejbusy krzyżowały się z tramwajami, to znaczy
nie można było krzyżować linii trolejbus tramwaj. Po prostu nie dało się, gra tego na to nie pozwoliła. Na szczęście teraz to jest całkowicie możliwe i realne do zrobienia. Jak widzicie, tramwaj, proszę bardzo, tutaj sobie ładnie, grzecznie jeżdżą przez sam środek ulicy, a tam trolejbus, proszę bardzo, rusza i przejeżdża dokładnie przez to samo skrzyżowanie i jedzie dalej. Przy okazji widzicie, że to jest trolejbus przegubowy. Taki ma mniej więcej 60 osób pojemności. No, pojemność jest śmieszna. Normalnie doskonale wiemy, że tych pasażerów tam więcej się zmieści. A tu przy okazji zrobimy taką ładną uliczkę bezpośrednio od całego centrum z metrem. Tu dużo osób korzysta z tego przystanku trolejbusowego. Naprawdę dużo. Dużo osób wsiada, wysiada i ludzie lubią korzystać z tych autobusów. Więc oczywiście na plus. Tam też przy okazji, gdzie mogłem, dałem ze ścieżkami rowerowymi, jeżeli to się łączyło z ogólnym zamysłem tej dzielnicy. Tak jak tutaj na przykład brakuje te ścieżki rowerowe, bo mogli wyjechać później na deptak rowerzyści. O tyle na większości tras, którą teraz zobaczycie, jest to trochę inaczej zrobione. Tutaj też przy okazji jest część deptakowa dla trolejbusów, aby nie mogły inne pojazdy tutaj wjeżdżać. Głównie o to chodzi po prostu. No i przy okazji ładnie te przystanki wyglądają. W takim tutaj ciekawym węźle przeszedkowym z tramwajami. Dalej cała linia trolejbusowa ciągnie się po zwykłej właściwie ulicy z miejscami parkingowymi, bo tak było wcześniej. Niektóre dzielnice i niektóre miejsca muszą mieć po prostu możliwość zatrzymania się w tym miejscu dla samochodów. Chodzi mi o to, że po prostu nie można tylko i wyłącznie robić samych ulic z drzewkami, z dużymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi. Trzeba też po prostu robić miejsca dla samochodów, aby mieszkańcy mieli gdzie parkować, bo nie wszystkie te budynki mają miejsca parkingowe. A i też to ładnie wygląda, jak po prostu cała grafika i animacja polega na tym też, że to wszystko się łączy. Tu przy okazji widzicie, że trolejbus dużo wolniej jedzie na takich drogach, również jak tramwaje. Ogólnie po prostu wszystkie pojazdy, które się poruszają po deptakach, jeżdżą dużo wolniej, a tu macie wykorzystanie tej linii trolejbusowej. No, na tych niektórych przystankach jest nawet 400 osób, tylko pokazuje, że trzeba było trochę wspomóc tą linię. Nie mogę dać najdłuższego trolejbusa, bo się dałem korki sam nie wykręca, są problemy z nimi. Więc trolejbus najdłuższy to jest w pojemności 90 osób, mniej więcej taki jak standardowy tramwaj. Także całkiem dużo. To przy okazji jest stacja metra, bardzo ładna, bardzo ją lubię. I łączy się bezpośrednio, bez żadnej stacji pośredniej, z całym centrum metrowym, które było budowane jakiś czas temu. Tutaj jest oczywiście ładna uliczka i po prawej stronie widzimy cały nowy handel, a w tym miejscu widzimy nowe skrzyżowanie. Całkowicie je przebudowałem tak, aby nie było korków i właściwie korków na razie nie ma. W przyszłości tu trzeba nie zrobić duży węzeł z rondami, ale na razie na te cztery główne ulice plus jeden wjazd z autostrady, jeden wyjazd i tam dalej wjazdy i wyjazdy. Z autostrady całkiem ładnie to wygląda, całkiem dobrze też jest funkcjonujący tutaj ruch. Możliwość wyjazdu z autostrady na dwa pasy, wyjazdu również po dwóch wlotach bezpośrednio na autostradę i to na środku autostrady, co jest nietypowe, ale ze względu na układ słupów pod bezpośrednim całym skrzyżowaniem, tak to trzeba było zrealizować. Bym powiedział, że całkiem ładnie to wygląda i przyjemnie się obserwuje. Tu po prostu przejeżdżałem tędy samochody w jedną i w drugą stronę, ale spokojnie, jeszcze niedługo pobawimy się węzłami. Będę musiał wbudować parę nowych, dużych, wielkich węzłów, więc będziemy mogli na czym umieścić oko, jeżeli wy, podobnie jak ja, też lubicie. Tu przy okazji pytanie zawsze jest, i co może się budować na kratce 1? Na jednej kratce. Jak widzicie, naprawdę całkiem wysoki budynek, ale to z jakiegoś nowego dodatku musi być. Tutaj też przy okazji oczywiście mamy nasz Stock Exchange, czyli giełdę. Giełda poszła na poziom 4, bo ja te nagranie teraz nagram ponownie. I wtedy ulepszyliśmy ten cały budynek, bo dosyć duży był zysk, tam chyba ponad 100 tysięcy. Teraz widzimy, że łeb na szyję poszła pogrzebowa firma, więc kupmy wszystkie 1000 akcji za kwotę miliona dolarów. No i na razie tyle możemy. Resztę rzeczy będziemy mogli dopiero później robić. No i co możemy? Skoro kupiliśmy to, to możemy oczywiście sprzedać coś. Sprzedajmy sobie akcje z przemysłu rolniczego, bo to właściwie 72 tysiące zawsze na plus to jest coś i giełda nam dalej tutaj funkcjonuje. Także tak to wygląda. No i tak mniej więcej to wszystko wygląda. Nie udało mi się właściwie nic innego zrobić. Tutaj węzeł jest potrzebny i to na pewno w którymś z najbliższych odcinków będę chciał zrealizować. Podobnie jak jeszcze parę innych rzeczy. Sam przemysł lekko zmieniłem. Mianowicie dodałem w tym miejscu te nowe autostrady głośne, przemysłowe, bo przemysł powinien zasługiwać na autostrady przemysłowe. Przy okazji w międzyczasie postawiłem jedno nowe więzienie, bo z tym był problem, jeżeli chodzi o miasto. Sam budynek nowy, magazynowy, z dostępem bezpośrednio do kolei nie funkcjonuje. W sensie nie widziałem żadnego pociągu. Będę musiał go jakoś tak postawić i obserwować, żeby zobaczyć, po prostu on w ogóle funkcjonuje. Na razie chyba nie, więc możliwe, że to jest jakiś kolejny bug, który będę musieli rozwiązać.
ale tak mniej więcej na razie wygląda ta cała nowa dzielnica. Bym powiedział, że całkiem ładnie się udała, tam strefa IT wchodzi, nowe popyty będą wchodzić, to więcej będziemy tego rozwijać, no i bym powiedział, że całkiem to ciekawe jest. Też jest nowa jedna linia metra, którą zrealizowałem, bezpośrednio od tego centrum przeszkodowego, na którym trochę siedziałem. Ale zanim to zetknijcie i zobaczcie, jak wyglądają te nowe trolejbusy. Te nowe trolejbusy zostały dodane w ostatniej aktualizacji darmowej dla osób, które już mają Sunset Harbor. No i te ładne... No to są takie po prostu autobusy, tylko faktycznie z pantografami na końcu pojazdu. I bym powiedział, że kupuję to, faktycznie to wygląda tak, jak powinien wyglądać ten pojazd. No i ludzie, jak widzicie, na tym skupisku też z nich korzystają. Tutaj, jak widzicie, jeżdżą pociągi metra. Uwielbiam tą stację, bo ona może obsługiwać bardzo duże natężenie i rozkłada całkiem ładnie też ruch po całym obiekcie, żeby ludzie chodzili, było to widać. Nowe stacje zostały tutaj zrealizowane i zlokalizowane wśród tej nowej dzielnicy. Jak widzicie, jest jedna podwójna stacja, na razie mało wykorzystywana i jest bardzo to wąski budynek. Na razie 27 osób korzysta. Z tej stacji 596, więc dużo więcej osób korzysta. Jest też jedna nowa jeszcze stacja, bezpośrednio obok stacji kolejowej. Tutaj do przesiadek po prostu, bo aktualnie nie mamy węzła głównego kolejowego. Nim się niedługo będzie trzeba też zająć. I tutaj dwie linie metra dojeżdżają bezpośrednio jadąc przez giełdę i dojeżdżając bezpośrednio tam dalej, w zależności od kierunku jadą albo bezpośrednio do przemysłu, albo jadą do tej nowej dzielnicy, którą w tym odcinku budowaliśmy. I tak mniej więcej wygląda wszystko, co tutaj zrealizowaliśmy w tym materiale. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Ja czasami gram też w Skylinesy, aby trochę zrobić zupełnie coś innego niż nagrywać serie warszawskie, ale spokojnie, jutro to się pojawi okiem Awizynosza. No i cóż nie mówić, w kolejnych materiałach zajmiemy się tym, co mam dalej w planach. Czyli oczywiście rozbudowa poszczególnych dzielnic, przemysł, rolnictwo, ropa, dostosować do potrzeb, wybudować na pewno lotnisko, bo to jest coś na moim to-do list. No i oczywiście kampus, ale to wszystko na swoich osobnych kafelkach, trochę w dalszych rejonach, a na razie raczej się zajmiemy jakimiś węzłami i rzeczami bardziej przyziemnymi, jak może budowa centralnej stacji kolejowej. Ale o tym, jak zawsze, niespodziewanie w kolejnym materiale z mniejsza City Skylines PlayStation 4. Cześć!